Witajcie. Do redakcji portalu Trends.pl trafił ultrabook marki Asus. Jest to ZenBook UX305UA. Zastanawialiśmy się, czy urządzenie tego typu może być realną konkurencją dla notebooków Apple. Czy marka Asus wyznaczy trendy na rynku komputerów przenośnych i czy w tym wypadku mamy do czynienia z najlepszą ofertą dla mobilnych biznesmenów? Zacznijmy od specyfikacji. ZenBook zaskakuje designerską, niezwykle atrakcyjną formą. Urządzenie stanowi bezpośrednią konkurencję dla modelu MacBook z 12-calowym ekranem Retina. Ten model Asusa oferuje procesor Intel Core i5 6200U. Ultramobilną i energooszczędną jednostkę wyróżnia też sensowna wydajność. Do naszej dyspozycji przeznaczono 8 GB pamięci RAM. Za obraz odpowiada natomiast zintegrowana z procesorem karta graficzna Intel HD 520. W tym modelu mamy dysk SSD o pojemności 500 GB. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 Home. Należy dodać, że urządzenie działa spójnie i efektywnie, chociaż jego parametry nie są powalające. ZenBook posiada matowy wyświetlacz o przekątnej 13,3 cala i gwarantuje obraz Full HD w rozdzielczości 1920x1028. Matryca IPS to wysoka jakość obrazu, niezależnie od kąta percepcji. Ekranem można manipulować w obszarze 135 stopni, a matowa powierzchnia pozwala cieszyć się pracą na ZenBooku nawet w słoneczne dni. Nasycenie kolorów, podświetlenie matrycy i czytelność mimo małych rozmiarów ekranu pozostają wyśmienite. To niewątpliwie atut testowanego urządzenia. Asus oferuje autorską technologię Splendid, która automatycznie dostosuje ustawienia wyświetlacza do oglądanego obrazu. Jeżeli chodzi o obudowę, to została ona wykonana z aluminium i tworzywa sztucznego. Jest odporna na nacisk, a także próby wszelkiego wyginania. Nie odnotowaliśmy trzasków. ZenBook jest dobrze spasowany. Minusem jest chybotanie komputera przy takim maksymalnym odchyleniu wyświetlacza. Notebook pozostaje odporny na kurz i zabrudzenia, chociaż na powierzchni widać odciśnięte na przykład palce. Waga designerskiego Asusa to zaledwie 1,2 kg, a grubość to 149 mm. Te właśnie parametry czynią testowany model jednym z najlepszych w tej kategorii i stanowią właśnie realną konkurencję dla oferty Apple'a. MacBook co prawda jest lżejszy o 300 gram, no ale oferuje dużo mniejszy wyświetlacz. Ergonomiczna i dopracowana klawiatura, naprawdę oceniamy ją na piątkę. Klawisze pozostają przyjemne w dotyku, oferują optymalny skok i pozwalają delektować się pracą przez wiele godzin. Płytka touchpada także okazała się niezwykle precyzyjna. Każdy nasz ruch był adekwatnie odwzorowany, a przyciski touchpada działały intuicyjnie. Asus ZenBook UX305UA to przede wszystkim komputer przeznaczony do pracy mobilnej. Wydajność jest na przyzwoitym poziomie. ZenBook pozwala na skuteczne działanie wszelkiego rodzaju aplikacji biurowych bądź poruszanie się bardzo sprawne po internecie. Komputer oczywiście nie radzi sobie z grami, bo nie jest to sprzęt gamingowy. Natomiast jeżeli chodzi o inne multimedia, to bez problemu możemy obejrzeć na nim film czy delektować się muzyką. Tutaj na marginesie warto dodać, że system audio powstał przy współpracy z firmą Bang & Olufsen i naprawdę spisuje się znakomicie. Dźwięki pozostają czyste, a basy są przenoszone w bardzo przyjemny sposób dla ucha. Jeżeli chodzi o czas działania na akumulatorze, to przy maksymalnym obciążeniu ZenBook pracował 4 godziny. Przy normalnym użytkowaniu komputera czas działania wynosił 6 godzin, natomiast w stanie maksymalnego oszczędzania Asus był aktywny nawet ponad 8 godzin. Jeżeli chodzi o temperaturę, to w czasie obciążenia pozostaje ona stosunkowo niska. Klawiatura generowała 35 stopni Celsjusza, a spód rozgrzewał się do 40 stopni, natomiast w stanie spoczynku temperatura nie przekraczała 28 stopni. Pozytywnie zaskakuje też układ chłodzenia. Dźwięk generowany przez wentylator w trybie obciążenia
pozostawał praktycznie niesłyszalny. W słabszej konfiguracji zastosowano pasywny układ chłodzenia, co oznaczało praktycznie zupełny brak szumów. Podsumowując, Asus ZenBook UX305UA to komputer dedykowany do zastosowań mobilnych. Stanowi sensowną alternatywę dla MacBooków i ThinkPadów. Praca na baterii jest wystarczająco długa, jak dla tego typu sprzętu. Urządzenie jest niezwykle lekkie, a przy tym posiada zaskakująco spory ekran. Cena na poziomie 3900 zł jest atrakcyjna. Przy słabszej konfiguracji znajdziemy też ten sprzęt w cenie poniżej 3000. Jak możemy się przekonać, ZenBook oferuje optymalny stosunek jakości do wartości rynkowej. Jeżeli mielibyśmy się pokusić o wyliczenie wad tego sprzętu, to jest ich naprawdę niewiele. Przede wszystkim występują problemy ze sterownikiem touchpada, a także mamy niską wydajność 3D. Jeżeli chodzi o zalety, to niewątpliwie jest to ultramobilny sprzęt. Jest świetna matowa matryca, pracuje on długo na baterii, jest cichy, lekki, oferuje dobrą jakość dźwięku, a także dobrą wydajność w aplikacji 2D. Jest to optymalny sprzęt, przystępny cenowo, jak do tego typu dobrej jakości. Dziękuję.